To był wyjątkowy dzień dla strażaków ochotników z Bisztynka. Po miesiącach starań lokalną jednostkę OSP zasilił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jesteśmy przeszczęśliwi, bo to jest cudowny dla nas dzień. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN, zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Auto kosztowało ponad 1 200 000 zł, ponad 500 000 zł pochodziło z budżetu gminy Bisztynek, jednak zakup udało się zrealizować również między innymi dzięki dotacji z Ministerstwa Ochrony Środowiska udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środkom, które były w dyspozycji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej pochodzącym z firm ubezpieczeniowych. To nie tylko pożary, jak nam się kiedyś kojarzyła Straż Pożarna, ale również wypadki, sytuacje niebezpieczne, zabezpieczenia różnego rodzaju substancji, wycieków. Jest tego bardzo dużo i taki właśnie wóz, który jest nowoczesny, w pełni wyposażony, z napędem na 4 koła, myślę, że bardzo podniesie stopień bezpieczeństwa właśnie w mieście Bisztynek. Ja się bardzo cieszę, że wiodąca jednostka w gminie, w powiecie również doczekała się nowoczesnego sprzętu. To poprawi znacznie jakość działań, bo niezawodność zapewni niezawodność, natomiast w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Samochód dzięki kompleksowemu wyposażeniu będzie mógł wziąć udział w różnych akcjach. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy, natomiast w jego wyposażeniu są narzędzia hydrauliczne, są węże gaśnicze, armatura gaśnicza, także jego zastosowanie jest aż od pożarów do wypadków czy działań związanych z miejscowymi zagrożeniami, takim jak powodzie czy jakieś powalone drzewa na drogę. W planach jest też zakup kolejnego wozu strażackiego, tym razem dla ochotników z miejscowości Sątopy-Samulewo. Operacyjnie, oprócz jeszcze jednostki OSP w Bisztynku, mamy zapotrzebowanie na nowy wóz strażacki OSP w Sątopach-Samulewie i takie starania już też podjęliśmy. Mamy zabezpieczone środki dla tego samochodu do Sątop-Samulewa jako wkład własny. Natomiast najważniejsze, że tu się udało, to są środki, na których nie można oszczędzać i nie powinno się oszczędzać. W minionym roku jednostka OSP w Bisztynku wyjeżdżała do zdarzeń około 65 razy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv